Witam Was, siostry i bracia, w kolejnym codzienniku biblijnym. Pamiętacie jeszcze ten radosny poranek Wielkiej Nocy, kiedy przeżywaliśmy po raz kolejny święta, które mają przede wszystkim tchnąć w nas nadzieję, napełnić spokojem, byśmy bez strachu i stresu patrzyli na upływający czas? Czy zastanawialiście się, po co nam Wielka Noc? I proszę, nie odpowiadajcie na to pytanie wyuczonymi, wbitymi wam do głowy na szkółkach niedzielnych czy lekcjach religii odpowiedziami. Zajrzyjcie w swoje serca i zastanówcie się, po co nam Wielkanoc. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mówi o Wielkanocy 3 tygodnie po tym, jak świętowaliśmy te wspaniałe święta. Dlatego, że dzisiejsze teksty mogą przyjść nam z pomocą, byśmy się mogli zastanowić właśnie nad tym, po co nam Wielkanoc. W księdze proroka Izajasza, w 12 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. A w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, w 14 wersecie przeczytamy: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Izajasz pisze swoje słowa po pierwszych najazdach Asyryjczyków, gdy Izrael oraz inne części Palestyny zostały podbite i włączone do Imperium Asyryjskiego. Jednak Juda i Jerozolima pozostają nietknięte i dzięki temu wspierają sprawę wygnańców i rozproszonych Izraelitów. My też codziennie stajemy przed różnymi wyzwaniami. Stawiamy czoła problemom, które mamy wrażenie się nie kończą, lecz się mnożą. Musimy podejmować trudne decyzje. W codzienności naszego życia, jego trudów i oczekiwań łatwo jest się poczuć osamotnionym. Z trudem przychodzi nam zawołać: wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Raczej mamy ochotę usiąść, opuścić ręce i płakać. Jednak te radosne słowa z księgi proroka Izajasza nie są tylko wyrazem radości z obecności Boga w życiu Izraelitów. Boga, który ochronił ich przed najazdem Asyryjczyków, pozwolił pozostać w swoich domach i nieść pomoc tym, którzy zostali rozproszeni. Te słowa są zapowiedzią zbawienia ludu Bożego. Są obietnicą obecności Boga pośród swojego ludu. Ta obietnica ostatecznie dopełnia się w Ewangelii, gdzie Jan pisze: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród ludzi. Słowa obietnicy Starego Testamentu stały się namacalne i realne w Jezusie Chrystusie. Te dwa wersety, choć pochodzą z różnych ksiąg i są oddalone w czasie od siebie, łączą się w jedną piękną prawdę. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Nie opuszcza człowieka, lecz mu towarzyszy. Przejście od obietnicy zbawienia do jej realizacji w postaci Jezusa Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. To, co było zapowiedzią w Starym Testamencie, stało się rzeczywistością w Nowym. Bóg nie tylko obiecał zbawienie swojemu ludowi, ale także osobiście przyszedł, by je zrealizować poprzez Jezusa Chrystusa. Tym samym, łącząc te dwa wersety, widzimy kontynuację Bożego planu zbawienia dla ludzkości, który jest wyrazem Bożej miłości i troski o swój lud. Kumulację tego planu doświadczyliśmy w niedzielę wielkanocną. Ta niedziela jest jednocześnie końcem i początkiem. W niej Bóg zbawia człowieka i składa kolejną obietnicę. Obietnicę życia wiecznego. Dzięki tej obietnicy możemy radośnie zawołać za Izajaszem: Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Możemy z radością krzyczeć, bo wiemy, że Bóg dotrzymuje danego słowa.
Zostańcie z Bogiem.